Wiesław Gruszkowski, Gdańsk, ulica grobla 4, róg straganiarskiej, wiosna 46. Fotografia czarno-biała: 38,5 cm na 28,5 cm. Wiesław Gruszkowski był architektem i wieloletnim wykładowcą Politechniki Gdańskiej. Do miasta przyjechał zaraz po wojnie. Brał czynny udział w odtwarzaniu i odbudowie zrujnowanego miasta. Poza pracą jego pasją była również fotografia. W latach 1945-1947 zrobił setki zdjęć dokumentujących zniszczenia i odbudowę Gdańska. Jedno z nich przedstawia niecodzienną grupę na tle zrujnowanych domów. Gruszkowski zauważył ją podczas pracy na głównym mieście. Na prostokątnym zdjęciu grupa zajmuje samo centrum składa się z czterech kobiet, mężczyzny i wielkiego białego niedźwiedzia. Wszyscy patrzą w stronę obiektywu. Najbliżej prawej krawędzi zdjęcia stoi kobieta w ciemnym płaszczu z wiadrem w ręku. Jest zwrócona w lewo, w stronę reszty grupy. Tak samo w lewo skierowany jest mężczyzna i kobieta idąca tuż za nim, uchwyceni w ruchu. Następnie po lewej stronie mężczyzny znajduje się postać w stroju białego niedźwiedzia. Stoi skierowana w stronę aparatu. Jest o wiele wyższa od innych postaci. W półotwartej paszczy misia widoczne są duże zęby. Z za jego pleców, z prawej strony, wychyla się kolejna kobieta. Na fotografii znalazła się tylko jej twarz. Jeszcze jedna, młoda kobieta w letniej sukience, stoi po lewej stronie niedźwiedzia. Ona trzyma drewniane krzesło. Biały Miś miał być uczestnikiem fotografii, którą planowali zrobić bohaterowie tego zdjęcia. Mężczyzna na zdjęciu to uliczny fotograf Marian. Nie podobały mu się ruiny miasta, dlatego miał ze sobą zwinięty obraz niezniszczonego Gdańska sprzed wojny. Kobieta za nim niesie aparat to żona fotografa. Pozostałe kobiety to współpracownice mężczyzny, siostry Adelaida, Maryla i Czesława Piszczek. Obok fotografa biegnie jamnik. Grupa z białym niedźwiedziem na tle ruin miasta sprawia dziwne, surrealistyczne wrażenie. Z drugiej strony widok napawał optymizmem, że wojna definitywnie się skończyła, a na główne miasto powraca roześmiane życie. Wiesław Gruszkowski wspominał, Miałem nawet świetny tytuł dla tego zdjęcia. Zagraniczna prasa donosi, że na ruinach Gdańska mnożą się białe misie. Tłem dla sceny na zdjęciu jest wylot ulicy Straganiarskiej. Ulica jest brukowana, biegnie w głąb kadru, gdzie skręca łagodnie w lewo. Po obu stronach, wzdłuż drogi, leżą wysokie zwały gruzu. Po lewej stronie widoczny jest fragment tylko jednego budynku mocno uszkodzonego i bez dachu. Prawa strona jest dobrze widoczna, przez to, że łagodnie zakręca. Żadna ze stojących wzdłuż niej kamienic nie ostała się w całości. Dwie pierwsze z brzegu mają tylko część fasady i po kawałku ściany bocznej. Kolejne domy też są uszkodzone, przeważnie brakuje im dachów, po oknach zostały tylko otwory w murze. Budowniczowie i architekci Gdańska stanęli przed trudnym zadaniem. Dwa lata po wojnie wciąż zastanawiano się, jak odbudować główne i stare miasto, a nawet czy w ogóle je odbudowywać. Pojawiło się wiele koncepcji nowoczesnej zabudowy, próby odbudowy historycznej, lub pozostawienia ruin jako parku archeologicznego. Wiesław Gruszkowski, zapytany po wielu latach, jak mu się podoba główne i stare miasto, nie krył rozczarowania. Ruiny, które na moim zdjęciu wyglądają groźnie, to o wiele ładniejsze widoki niż ulice zeszpecone reklamami. Fotografia ukazała się w albumie Wiesława Gruszkowskiego pod tytułem Ruiny, wydanym w 2012 roku. Album ukazuje historię gdańskich murów z bardzo osobistej perspektywy autora fotografa.